internecie no nie widzą Państwa po drugiej stronie, ale my tutaj siedzimy... Bo tam ciemno jest. Tak, bo tam jest ciemno, my tutaj siedzimy w związku z początkiem sezonu szóstego. Ja go nazwałem sezon szósty, dlatego że od 2012 roku działamy regularnie co miesiąc. Przez większość czasu graliśmy co miesiąc 26. Od zeszłego roku mówiliśmy, że gramy 13. Tej dacie pozostajemy wierni. No właśnie, o co chodzi z tym ephemeral interferences, czyli efemeryczne interferencje. Dobrze przetłumaczyłem na język polski? Tak, tak. Po naszemu to tak mniej więcej. Proste, dobra? Przetłumaczyłem. No właśnie, właśnie, literalnie można tłumaczyć. Jednak obcojęzyczne wtręty w języku polskim ułatwiają nam czasami tłumaczenie. Dokładnie, dokładnie. No, bo to widzę, że to jest jako druga część koncertu, jako drugi utwór grany w dzisiejszym koncercie, ale on właściwie był, pojawił się też jako zapowiedź cyklu wydarzeń wieczornych, audiowizualnych wydarzeń wieczornych. No tak nie, nie do końca, nie do końca. To jest, w ogóle to nie jest kompozycja, to jest raczej działanie, raczej performance, bo tutaj bardzo istotny element jest obraz i dźwięk. To jedno i drugie powstaje na żywo, jedno i drugie powstaje w zależności wzajemnej. Do pewnego stopnia ja i Mariusz Miesak, który tam właściwie operuje, Mariusz wpływa na obraz przy pomocy takich bardzo ciekawych manualnych zabiegów, a z kolei obrazek też jest śledzony przez mój sprzęt i dźwięk czasami też wymyka mi się spod kontroli. Interferent. Tak, to jest bardzo piękne, bo kontrolować wszystko. Nie sposób? Nie sposób, a poza tym można się strasznie zmęczyć. Tak. To nie jest dobry pomysł. No, chodźmy w tę przestrzeń nieprzewidywalności, prawdopodobnie może się pojawić coś, czego nie znamy. To jest jedna szansa, żeby właśnie odkryć coś. Dokładnie, my też poznajemy siebie trochę, ale też te interferencje, one są związane właśnie z każdą lokalizacją, w której jesteśmy. Duża część mojego dźwięku to jest też dźwięk, który jest przechwytywany z otoczenia, z przestrzeni elektromagnetycznej, bo ja śledzę fale elektromagnetyczne, przede wszystkim wysokie częstotliwości, więc Wi-Fi, Bluetooth, wszystkie takie rzeczy, one wpływają na dźwięk, a właściwie stanowią taką materię dźwiękową. Więc te interferencje tutaj odbywają się pomiędzy nami, jako ludźmi, pomiędzy technologią a nami i pomiędzy tym, co my tutaj mamy, tym naszym zestawem twórczym, tak to nazwijmy, a miejscem. Czyli rozumiem, że ten utwór zdecydowanie dotyczy tego duetu. Tak, to jest druk Knesak, to jest natomiast to, o czym ty mówiłeś, to jest projekt, który ja realizuję w Łodzi, a mam nadzieję, że też będzie udawało nam się tak jak tym razem czasami prezentować niektórych artystów poza Łodzią. To jest projekt, który jest zatytułowany z kolei Perform Tech i to będą comiesięczne prezentacje odbywające się w Łodzi w fabryce sztuki, w których mam nadzieję, że też będziesz, panie Marku, kiedyś brał już, udział. Kiedyś nie byłem. Nie byłeś, bo to jest bardzo nowa rzecz. To jest bardzo nowa rzecz. To jest bardzo nowa rzecz, bo wystartowaliśmy z tym 7-8 lutego teraz z naszym pierwszym gościem, czyli panem Rolsem, którego też tutaj będziemy mieli możliwość zobaczyć. I cały ten cykl jest pomyślany w ten sposób, że co miesiąc będziemy mieli artystów ze świata i też kilku artystów z Polski, prezentujących taką twórczość, która nie daje się jednoznacznie umieścić w jakichś takich ramach formalnych. Ja tutaj użyłem określenia performance, bo wszędzie ten aspekt performatywny w każdym z tych wydarzeń jest bardzo istotny. I technologia, ponieważ są to performance technologiczne, ja to tak nazywam. No tak jak w przypadku Jonathana właśnie, to jest takie działanie na żywo, na otwartym organizmie. Ktoś chyba wczoraj czy przedwczoraj
Ja może nawet pokażę. Tak? Powiedział tak, tak. Warto zobaczyć. Powiedział, że to wygląda jak operacja na otwartym mózgu trochę. I to rzeczywiście jest taka operacja na mózgu neutronowym, używając starej nomenklatury. No po prostu hakuje iMac'a starego. To też jest to, że ten iMac stoi do góry nogami. Tak. Inaczej nie można. Przez wiele lat pracował w takim miejscu, które właśnie z hakowaniem urządzeń
zbudowaniem nowych instrumentów muzycznych, ale nie tylko, było ściśle związane, bo on pracował w Sztajmie. Chyba właśnie w Sztajmie w Amsterdamie. Przez wiele lat, także to był jakiś taki jego bandzio. Jonathan, yes, Jonathan, can you come to us? We want to ask you a few very difficult questions. Especially when you pull sound signals out of the video memory, you're pulling energy out of the circuits, and so something incorrect will be written into the video memory, or when a read happens from the video memory, the wrong information will be read out. And throughout the performance, this information, this bad information that gets fed into the memory sort of accumulates, and you'll see that. So, are we ready? Yeah, ready? Let's start. So, let's take this. Okay. Please sit down, because I feel it.